Witajcie moi kochani w pierwszym odcinku na kanale kryminalnym w 2024 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was udany i spełnią się Wasze noworoczne postanowienia. Tego z całego serca Wam życzę. Dziś wybrałem historię, która wydarzyła się w Japonii. Będzie to opowieść o chciwości, wyrafinowaniu i bezduszności. A wszystko po to, aby się wzbogacić. Proces w tej sprawie trwał wiele lat i część obserwatorów wciąż zadaje sobie pytanie, czy sprawczyni powinno odpowiadać za swój czyn. Nie brakuje też tych, którzy owacjami przyjęli wyrok Sądu Najwyższego. Witajcie, ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was do wysłuchania podcastu pod tytułem Chciwa Wdowa. Wysłuchajcie go do końca, bo wyjaśnię Wam, jak rozpoznać objawy zatrucia, pewną niebezpieczną substancją. W 2007 roku w Kobe 61-letnia Shikako Kakei zgłosiła się osobiście do biura matrymonialnego. Kobieta wypełniła ankietę i w rozmowie z przedstawicielem opowiedziała swoją historię. Z jej słów wynikało, że panicznie boi się samotnej starości. Do tej pory skupiła się głównie na pracy i nie miała czasu na żadne związki. Nie doczekała się też potomstwa, którego teraz bardzo jej brakowało. Przyszedł czas, w którym praca spadła na drugi plan. Gdy wracała do pustego domu, odczuwała pustkę. Marzyła o tym, żeby ktoś na nią czekał, żeby móc z kimś porozmawiać, przytulić się wieczorem lub pójść na spacer. Jednak Shisako miała swoje oczekiwania od ewentualnego przyszłego partnera. Musiał być to człowiek starszy od niej i bardzo pracowity w przeszłości. Według jej opinii przez całe życie dorobiła się małego majątku i nie chciała, aby ktoś teraz te pieniądze roztrwonił. W dodatku nadal pracowała w lokalnej drukarni, więc była niezależna finansowo. Wolała jednak, aby jej partner miał swoje dochody, najlepiej niemałe. Idealnym kandydatem okazał się 78-letni Toshiaki Sehiro. Mieszkający w Kobe wdowiec z trójką dzieci. Kiedyś prężnie działający biznesmen, który posiadał liczne inwestycje. Co prawda majątkiem zarządzały teraz jego dzieci, ale Sehiro nie narzekał na brak gotówki. O przyszłość martwić się nie musiał. Mimo swojego wieku mężczyzna miał się świetnie. Nie chorował, a nawet angażował się w różne zajęcia aktywności fizycznej dla seniorów. Para przypadła sobie do gustu. Elegancka Shisako spodobała się o 17 lat starszemu mężczyźnie i wkrótce zaczęli się spotykać. W wieku 78 lat nie ma zbyt wielu czasu na odkładanie pewnych decyzji, więc Toshiaki postanowił przedstawić swoim dzieciom poznaną przez biuro partnerkę. Umówili się w restauracji, a spotkanie wypadło całkiem przyjemnie. Wyglądało na to, że rodzina polubiła wybrankę ojca. Jednak po zjedzonej kolacji mężczyzna nagle gorzej się poczuł. Usiłował wyjść na świeże powietrze, ale zanim podniósł się z krzesła, stracił przytomność. Personel restauracji zareagował. Ktoś pomagał mężczyźnie, ktoś inny wzywał pogotowie ratunkowe. Szybki transport do szpitala ocalił mu życie. Lekarze długo walczyli o powrót do zdrowia tego człowieka. W pewnym momencie wyrwali go ze szponów śmierci po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Ostatecznie Toshiaki Sehiro przeżył, ale po tych wydarzeniach stracił wzrok i nie potrafił wykonać samodzielnie żadnej czynności. Zmarł kilka miesięcy później, jednak uznano, że przyczyną śmierci był jego zły stan zdrowia. Od tych wydarzeń minęło kilka lat.
Co się działo z Shisako Kakei, tego nie wiemy, ale w 2011 roku ponownie zjawiła się w biurze matrymonialnym, tym razem w miejscowości Kaizuki. Jej historia była podobna do tej z 2007 roku. Wyjaśniła, że próbowała już swojego szczęścia, ale partner zmarł, zanim doszło do ślubu. Tym razem pracownik biura postanowił zeswatać ją z 71-letnim Masanorim Hondą. Mężczyzna był pasjonatem motocykli. Miał kilka modeli i w dalszym ciągu z nich korzystał. W przeszłości dorobił się niemałej fortuny na handlu złotem. Od kilku lat był wdowcem, po tym jak jego żona zmarła na raka. On sam jednak czuł się świetnie, a jedynym schorzeniem była cukrzyca. Jednak lekarz prowadzący monitorował jego stan zdrowia i nadzorował przyjmowane leki. Honda do znajomości z Shisako podchodził bardzo ostrożnie. Zanim zaprosił ją do swojego domu, najpierw przekonał się, czy kobieta ma wobec niego dobre zamiary. Kilka razy wystawił ją nawet na próbę, celowo zapominając portfela do restauracji czy spotykając się w jej mieszkaniu w Kobe. Szybko jednak obdarzył ją pełnym zaufaniem. Kobieta nie wykazywała zainteresowania jego majątkiem. Wyglądała na zamożną, a więc faktycznie musiało zależeć jej na uczuciu. Para zamieszkała razem w domu mężczyzny, a pół roku później pobrali się. Szybka decyzja o małżeństwie nie była dobrze przyjęta przez rodzinę, ale z drugiej strony serce nie sługa. Niestety 9 marca 2012 roku, zaledwie kilka tygodni po ślubie, Masanori Honda wybrał się na przejażdżkę swoim motorem. Podczas niej zasłabł za kierownicą i doprowadził do wypadku. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, ale ostatecznie Honda umarł. Shisako Kakei znów została sama. W sierpniu 2013 roku zawitała w biurze Samotnych Serc w mieście Itama. Samotna kobieta sukcesu szukała bratniej duszy. Tym razem jej wybór padł na 75-letniego Hinoru Hiko. Niegdyś prężnie działający sprzedawca i właściciel kilku kultowych sklepów, teraz korzystał z zarobionych niegdyś pieniędzy. W 2013 roku przeżywał drugą młodość, choć on sam uważał, że w 2013 urodził się na nowo. Miał ku temu powody. Przez kilka ostatnich lat walczył z nowotworem. Wiele operacji, chemioterapia i powrót do psychicznej równowagi zakończyły się jego wygraną. Lekarze przekazali mu informację, że rak jest w odwrocie i mężczyzna może czuć się zdrowy. Wiadomym było, że nadzór i kontrola zdrowia było od tej pory obowiązkiem, bo wygrana walka nie oznaczała bezgranicznego sukcesu. Ale na ten moment jego stan zdrowia był bezpieczny. Mężczyzna posiadał rodzinę, ale dzieci rozjechały się po świecie, a żona po rozwodzie nie utrzymywała z nim kontaktów. Poznanie nowej kobiety było dla niego spełnieniem marzeń. Ale szczęście Hinoru Hiko nie trwało długo. Pewnego dnia podczas pobytu w restauracji mężczyzna stracił przytomność. Zsunął się z krzesła, a jego serce zatrzymało się. Nie pomogła nawet szybka interwencja lekarzy. 20 września 2013 roku, zaledwie po 3 miesiącach znajomości, mężczyzna zmarł. Shisako powiedziała lekarzom, że Hiko jest samotnym mężczyzną i ma tylko ją. W dodatku chorował na raka i był w bardzo złym stanie. To kłamstwo miało wyjaśnić nagłą, choć oczekiwaną śmierć. Lekarze zaraportowali te słowa i wkrótce ciało zostało skremowane. Tym razem kobieta nie pozostała długo sama.
Już 2 miesiące później, w listopadzie 2013 roku, została żoną 67-letniego Isao Kakei. Mężczyzna był tak bardzo zauroczony swoją partnerką, że po ślubie przyjął jej nazwisko. Rodzina była zaskoczona tak szybkim obrotem spraw. Zamieszkali razem w jego domu w mieście Muko i nie rozstawali się na krok. Dla bliskich mężczyzny ta znajomość wydawała się podejrzana. Przecież nie znał tej kobiety, a wziął z nią ślub. Przepisał na nią ubezpieczenie na życie i odizolował od własnej rodziny. Tylko że i tym razem szczęście młodej pary nie potrwało długo. Do tej pory zdrowy i pełen energii mężczyzna nagle zmarł, miesiąc po ślubie. Początkowo uznano, że śmierć nastąpiła w wyniku zatrzymania akcji serca. To miało być spowodowane przyjmowaniem leków na potencję. Jednak rodzina nie chciała zgodzić się z opinią, która została sporządzona na podstawie wyjaśnień obcej kobiety. I jak się okazało, nie tylko rodzina była zaskoczona nagłą śmiercią kolejnego wybranka Shisako. Czyżby kobieta miała takiego pecha w życiu, że jej partnerzy umierali jeden po drugim? Takie pytania stawiali przed sobą pracownicy agencji matrymonialnej, którzy doskonale się znali i korzystali z tej samej bazy kandydatów. Ale też policja niepokoiła się kolejną informacją o wdowie Kakei. W Japonii sekcja zwłok nie jest czymś obligatoryjnym. Aby wydano szereg zgód na jej przeprowadzenie, policja musi udokumentować poważne podejrzenie złamanie prawa. Sąd uznał, że 4 ofiary nagłej, niewyjaśnionej śmierci, poprzedzone znajomością z kobietą, to wystarczający powód, aby przeprowadzić autopsję Isao Kakei. Biegły z zakresu medycyny sądowej w Instytucie Zdrowia w Kobe wyjaśnił, że przyczyną zgonu tego mężczyzny była zabójcza dawka cyjanku w organizmie. Jej poziom był tak duży, że doszło do uszkodzenia żołądka. To nie mógł być przypadek, aby trująca substancja znalazła się w organizmie człowieka w wyniku pomyłki. To musiało być zaplanowane działanie mające na celu doprowadzenie do śmierci. Pytanie, czy chodziło o samobójstwo, a może morderstwo? Wydawało się, że Shisako Kakei miała motyw, aby chcieć zamachnąć się na życie swoich partnerów. Sama nie była osobą zamożną, choć takie wrażenie sprawiała. Po każdej śmierci mężczyzn, z którymi się spotykała, wynosiła jakąś część ich majątku. Nawet wtedy, gdy nie dochodziło do ślubu. Gdy rodzina Isao Kakei wszczęła alarm, informując o swoich podejrzeniach, policja przesłuchała bliskich poprzednich ofiar. Ogólnie przesłuchano ponad 50 osób, w tym personel medyczny, pracowników restauracji i przyjaciół rodzin zmarłych mężczyzn. Wszyscy oni zgodnie potwierdzali, że do chwili, gdy kobieta nie zjawiła się w życiu mężczyzn, nic nie wskazywało na to, że mają oni poważne problemy zdrowotne, zagrażające życiu. To nie mógł być przypadek, że zgon następował krótko po tym, jak pojawiła się w życiu tych ludzi. Wtedy też wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Gdy informacja wypłynęła do mediów, a te nazwały Shisako czarną wdową, ta napisała list do 2 rodzin mężczyzn, z którymi nie wzięła ślubu. W jego treści przepraszała za to, że serca jej ukochanych stanęły z miłości do niej. Jednocześnie informowała, że zwróciła wszystkie pożyczone pieniądze i niczego nie jest już im winna. To ta informacja zdumiała bliskich ofiar. Nie mieli pojęcia, że zmarły Toshiaki Sehiro i Hinoru Hiko pożyczyli swojej partnerce razem około 120 milionów jenów, co w przeliczeniu na dolary dawało kwotę około miliona.
trudno było jednak udowodnić to, że kobieta przywłaszczyła sobie gotówkę i faktycznie jej nie zwróciła. Pojawił się jeszcze jeden problem. Należało wyjaśnić, bez żadnych wątpliwości, że to ona podawała swoim ofiarom cyjanek i to on był głównym powodem zgonów. Prokurator zastanawiał się, czy w którymś z przypadków przyczyną śmierci nie był na przykład zły stan zdrowia lub inne choroby. Z tym, że teraz trudno było to zweryfikować, gdyż zmarli, poza ostatnim przypadkiem, zostali skremowani. Kolejną kwestią był fakt, że w poprzednich latach doszło do 3 zgonów byłych partnerów tej samej kobiety. Czy oni też padli jej ofiarami? Przed śledczymi była niełatwa praca do wykonania. Śledczy postanowili zatrzymać i przesłuchać podejrzaną. Przeprowadzono również przeszukanie w jej domu i to właśnie w nim natrafiono na foliowe worki z resztkami cyjanku. Kobieta tłumaczyła, że pracuje w drukarni i to stamtąd ma te worki, ale policja nie wierzyła w te tłumaczenie. Podczas pierwszego przesłuchania Shisako Kakei przyznała się do zamordowania 4 mężczyzn poprzez podanie im cyjanku. Jej motywem było wzbogacenie się za pieniądze z ich polis na życie. W dodatku przyznała, że nie zwróciła pożyczonej gotówki w kwocie 120 milionów jenów. W 2017 roku ruszył proces poszlakowy w tej sprawie. Sąd okręgowy w Kioto musiał przeanalizować materiał dowodowy, a ten wynikał głównie z przyznania się do winy. W sprawie 3 śmierci nie było żadnych dowodów na winę oskarżonej. W dodatku ta w sądzie wycofała się ze wszystkiego, co wcześniej powiedziała. Shisako w sądzie stawiła się w obecności 3 adwokatów. Ci zażądali natychmiastowego wypuszczenia jej na wolność. Przede wszystkim ze względu na jej pogarszający się stan zdrowia. Obrona przedstawiła dokumenty, które świadczyły o tym, że cierpi na demencję i nie wie, co mówi. Ta nowa okoliczność wprowadziła spore zamieszanie w szeregach oskarżenia. Jednego dnia procesu sędzia pytał oskarżonej o to, czy otruła swoich partnerów. Ta potwierdzała, opisując, w jaki sposób aplikowała truciznę. Po czym kolejnego dnia twierdziła, że nie skrzywdziłaby nawet owada, a co dopiero człowieka. To była patowa sytuacja. Nie wiadomo było, w które zeznania wierzyć i czy faktycznie można ją sądzić w procesie poszlakowym za morderstwa. Sąd zdecydował się skierować oskarżoną do zamkniętego ośrodka dla psychicznie chorych oraz poddać ją szczegółowej obserwacji przez specjalistów z zakresu medycyny. To ich raporty miały być kluczem do ewentualnej wolności lub skazania. Po roku biegli wydali oświadczenia, z których wynikało, że Shisako Kakei jest zdrowa, a w chwili popełnienia czynów była w pełni świadoma tego, co robi. Co prawda ma początkowe stadium demencji, ale choroba przebiegała łagodnie, a jej początek zdiagnozowano już po dokonanych przestępstwach, o które jest podejrzana. Dla prokuratora było to zielone światło do oskarżenia kobiety. Ale pytanie o co? Czy poszlaki wskazywały na to, że mogła odpowiadać za śmierć wszystkich 4 partnerów, czy tylko za ostatniego Isao Kakei? Sędzina prowadząca sprawę uznała, że demencja jest linią obrony oskarżonej i nie stanowi przeszkody dla prowadzonego postępowania. Biorąc pod uwagę, że mężczyźni umierali zaraz po tym, jak w ich życiu pojawiła się ta kobieta, sąd przyjął, że musiała mieć związek z ich nagłą śmiercią. Ponadto, skoro miała w domu truciznę i przyznała się do winy, opisując szczegóły, w tym dokładne kwoty pozyskane z odszkodowań i pożyczek, to można wierzyć w jej wyjaśnienia. To, że później z nich się wycofała, w znacznej mierze było uzależnione od ustaleń z adwokatami.
Tym samym sąd uznał ją winną 4 morderstw i skazał na karę śmierci. Adwokaci odwołali się od wyroku, ale Sąd Najwyższy uznał odwołanie za nieuzasadnione. W czerwcu 2021 roku Shisako Kakei została przewieziona do więzienia i osadzona w celi śmierci. Do dziś czeka na termin wykonania wyroku. Dodatkowo nie przysługuje jej już żadna droga odwoławcza, a wyrok zostanie wykonany. Tak skończyła się przestępcza ścieżka chciwej wdowy. Za pomocą cyjanku najprawdopodobniej uśmierciła swoich partnerów. 1, 4, a może 7? Na to pytanie odpowiedzi już raczej nie dostaniemy, ale warto pamiętać, że cyjanek jest śmiertelnie niebezpieczny. Ten bezbarwny produkt o strukturze kryształków doskonale rozpuszcza się w wodzie. Nie jest jednak zabójcą doskonałym. Rozpuszczony wydziela specyficzny zapach podobny do zapachu migdałów. Warto pamiętać, że jest to środek niezwykle toksyczny. Jego trujące działanie polega na blokowaniu procesu oddychania. Już 200 mg wystarczy, aby zabić. Jak więc rozpoznać, że doszło do zatrucia? Na ogół pojawiają się takie objawy jak ból głowy, szum w uszach, duszności i uczucie ściskania w klatce piersiowej, a także wymioty, obniżenie ciśnienia krwi oraz śpiączka. Później występuje duszność oraz lęk przed uduszeniem się, szybkość oddechów znacznie wzrasta i dochodzi do zaburzenia świadomości, a następnie do utraty przytomności. Zauważyć można również drgawki, a skóra ma szare zabarwienie. W polskim prawie od 1967 roku istniał zapis o tym, że posiadać cyjanek mogą tylko osoby ze specjalnym pozwoleniem, a od 2002 roku sprzedaż cyjanku osobom prywatnym została całkowicie zakazana. Zapisy te musiały jednak ulec zmianie w 2010 roku, ponieważ zakwestionowała je Komisja Europejska. Przepisy wspólnotowe nie nakładają bowiem żadnych ograniczeń na sprzedaż cyjanku, więc w Polsce dziś może go kupić każdy i to legalnie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu, a na kolejny zapraszam już w najbliższy czwartek. Po więcej odcinków zapraszam Was na mój kanał. Do usłyszenia.